Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i właśnie wróciłem do sklepu chyba najbardziej tryhardowe skiny ostatnich czasów. Wielu prosów, wielu tryhardów nimi gra. Wydaje mi się, że piłkarki i piłkarze, właściwie same piłkarki, bo piłkarki są najbardziej pożądane, wydaje mi się, że dobrze, że wróciły teraz, ponieważ to nie są rzadkie skiny, a są naprawdę spoko. I pamiętam, jak nagrywałem odcinek, jak one wychodziły, będzie link w opisie, oczywiście pierwszy link w opisie, bo tutaj nie wszystko pokażę, nie wszystko powiem i tak dalej. To kupiłem faceta, ponieważ to był nowy model postaci i to był facet... Tego kupiłem. Wtedy nie było takiej postaci po prostu na innych skinach, teraz chyba też dalej nie ma. Teraz dokupiłem sobie dwie piłkarki. Czyli tą piłkarkę, która wydaje mi się, że ta rozgrywająca jest najlepszą piłkarką, najlepszym skinem z tych wszystkich 8. I kupiłem sobie tę piłkarkę. Taka zwykła. Tą kupiłem sobie tak for fun. Tej nie kupiłem ze względu na to, że jest to skorpion. Skorpion mi się bardziej podoba niż ta piłkarka. Gdzie jest skorpion? Tutaj. Bardziej mi się podoba niż piłkarka. I nie kupiłem tej drugiej, ponieważ wydaje mi się, że ma za dużą głowę. Ta ma za dużą głowę, przez to afro i tak dalej. Absolutnie nie ubliżając nikomu. Pamiętajcie, żeby wspierać w sklepie, wpisując ten kod u góry, co jest tutaj nade mną. Jeżeli jeszcze nie dostaliście swojej skórki do broni, wydaje mi się, że już wszyscy dostali, to dostaniecie ją niedługo. I jest dalej konkurs na między innymi moją bluzę, na zestaw anioła, na dwa ratowania świata, na V-dolce, nawet te największe zestawy będą, cała lista nagród będzie niedługo podana. W zależności ile osób mnie wspiera, tym więcej będzie nagród. Więc mam nadzieję, że się postaracie. I teraz tak. Sprawdzamy piłkarki, prawda? Jest link w opisie, gdzie praktycznie chyba wszystkie skiny sprawdziliśmy. Razem z Nexe, z Ernestem, z Angmikiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tam było bardzo dużo chłopaków. I teraz edycja styli. Mamy edycję styli i mamy edycję numerka. No to oczywiście numerek, jaki możemy dać. Dobra, wiem jaki macie na myśli, ale wezmę 12 ze względu na to, że z 12 grałem w klubie sportowym swoim. I teraz tak, mamy zwykły styl, Kanadę, Argentynę, Australię, Belgię, Brazylię, Kanadę. Czemu powiedziałem dwa razy Kanada? Nie, przez przypadek. Kolumbię, Włochy, Islandię, Niemcy, Francję, Anglię, Egipt, Danię, Irlandię, Japonię, Koreę Południową, dobrze, nie północną, w sumie wiecie co tam się dzieje, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Nigeria, Szwecja, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Rosja, Portugalia, Polska jest, aczkolwiek nie jest najładniejszym skinem, bo Polskę mamy taką cała biała z lekkimi elementami czerwonymi, wydaje mi się, że nie jest najładniejsza. Dalej mamy kolejną Norwegię, Szwajcarię, Turcję, Urugwaj i USA. Wydaje mi się, że najładniejsza jest Nowa Zelandia, ponieważ jest to czarny styl. Chcielibyście jakieś zbieraki zobaczyć z tego? Wydaje mi się, że byście chcieli. Lotni nie mam. Ten zbierak, spoko dźwięk. Właśnie możecie to zobaczyć tutaj. Trochę może uszy denerwować takim lekkim, takim jakby echem, takim odgłosem echa. Ten zbierak jest strasznie denerwujący i wam go pokażę, ponieważ no, chcielibyście to zobaczyć pewnie. Zapomniałem, że on jest tutaj. O, niebieski. Ok. Plac zabaw. Ok. Ok. Jedziemy zobaczyć skina. Jeżeli chodzi o backblingi, jeszcze tego nie mówiłem, pasuje to wszystko, dosłownie wszystko, ale najczęściej grałem z pelerynami. Od Ragnaroka najczęściej grałem tryhardy, więc macie pewnie te peleryny. Ragnaroka to chyba każdy ma peleryny, chyba że zaczęliście grać w tym sezonie. Co dalej? Tryhardowe skiny, po prostu. Czekaliście na to, wydaje mi się, że 1200 V-dolce za takie skiny to nie jest za dużo. No i poczujecie się jak typowy tryhard. Jeżeli macie KD 010 czy KD 48, to poczujecie się jak tryhard z tym skinem, tak mi się wydaje. Więc lecimy gdziekolwiek. Ludzie mówili, żebym wchodził na kreatywny. Dobra, przecież ja bym wam zapomniał, Po co ja wchodzę na plac zabaw, żeby wam pokazać skina? Wchodzę na kreatywny. Zaraz wam pokażę, co będzie teraz przygotowane dla was. O, tryb kreatywny. Przepraszam, że tak przedłużam, ale mam nadzieję, że jesteście ciekawi tego. Pozdrawiam serdecznie Simona, który wysłał mi lotnię walentynkową. Simon, niestety nie mogę ci oddać tej lotni, bo nie mam cię na tamtym koncie. Na Paczul YouTube cię nie mam. Musimy się tam zgadać, żeby, wiesz, żebym ci mógł odesłać lotnię. Chyba, że już masz to, daj znać. Będę jutro streamował, dzisiaj będę streamował, daj znać. No, i pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Naprawdę to było bardzo miłe, takie walentynkowe. Lecimy, nie śpimy.
KNS Patrol, wyspa 3, okej, to jest to. Jak wiecie, wyspa KNS-ów jest gotowa, macie... U mnie na kanale macie wyspę. A teraz co jest więcej? Co jest dla was ważne? Buduję kolejną dla was wyspę treningową. Jest to wyspa rozgrzewkowa z edytowaniem. Będzie tutaj cała mapa do przechodzenia i mam nadzieję, że taka mapa będzie przechodzona w pół godziny. Około pół godziny. Dlaczego pół godziny? Już wam tłumaczę. To nie będzie mapa na czas, to nie będzie mapa, żeby coś udowodnić, tylko to będzie typowa mapa treningowa, którą będziecie przechodzić, powiedzmy, wiecie, edytowanie, budowanie. Tu były te 90-tki, ok, to będzie ładnie wszystko wykończone. Tu będzie AIM, tu będzie, będzie strzelanie do botów i tak dalej. Taka typowa mapa treningowa, żebyście nawet, nie wiem, jak macie czas na trening, pół godziny dziennie sobie poświęcili, to nie będzie taka typowa mapa do edytowania jak te wszystkie mapy. Wiecie, o co chodzi. Ok, weźmy sobie broń. Co możemy wziąć? AK weźmiemy, najbardziej tryhardzik. I co, no piłkarka. Według mnie ta jest najlepsza. Ta jest najlepsza, nie wiem jak według was, ale naprawdę to jest moje zdanie, dajcie znać w komentarzach. I co, i piłkarka, no typowy tryhardzik. Jeżeli chcecie kogoś zdenerwować, podjechać go i, że tak powiem, zdominować swoim skillem, no to chyba najlepszy skin, prawda? Dobra, to co, nie przeszkadzam. Idźcie, że tak powiem, na swoje zajęcia i tak dalej, bo to jest odcinek z rana. Powodzenia, życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj grono subów, ponieważ... Grono. Wiele subów. Ponieważ na 150k będzie pokazane moje całe stanowisko. Niedługo będzie nowe biurko... O Jezu, ale sztos biurko, już widziałem. Niedługo będzie nowe biurko i stanowisko będzie gotowe. A tymczasem ja idę budować mapę. Do zobaczenia, ja się z wami żegnam. Cześć.